Błąd numer 5. Używasz pustych słów i zwrotów. Przykład. What did you do in your last job? I was solely responsible for planning, performing, managing and executing my duties in the area of my professional responsibilities. And I was held accountable for that by my supervisors by regular reporting. Ok, dam Wam chwilkę na ochłonięcie, na przeczytanie tego jeszcze raz. I słuchajcie, i powiedzcie mi, o co tu chodzi? Co tutaj ten kandydat odpowiedział? Co on robił w poprzedniej pracy? On powiedział, że pracował. Dokładnie, powiedział, że pracował w poprzedniej pracy i tyle. Tak? I to piszecie w swoich CV i to mówicie na swoich job interview. Tymczasem tutaj jest zero kontentu, zero treści, totalne zero. Ok. Powody są dwa. Po pierwsze, polska kultura wypowiedzi, to jest to, o czym mówiłam, że jeśli mówicie długo i zawile i używacie jakichś wyszukanych słówek i zaawansowanych zwrotów i w kwestii, i w terminach, i na styku, i w ogóle nie wiadomo co, to brzmicie mądrzej. I tak, i w polskiej kulturze wypowiedzi tak jest. Ci wszyscy eksperci to totalny bełkot produkują. I wow, jaki on mądry. W kulturze międzynarodowej, brytyjskiej, amerykańskiej, anglojęzycznej nie, wręcz przeciwnie. Bełkoczesz, nie rozumiemy Cię, Ty jesteś idiotą, tak? Nie my. Masz mówić tak, żeby każdy idiota zrozumiał, to oznacza, że jesteś mądry, wykwalifikowany i kompetentny. A druga przyczyna to niestety korpobełkot i to niestety też w korporacjach międzynarodowych jest bardzo widoczne, zwłaszcza w ostatnich 5-10 latach, ze względu na polityczną poprawność, ze względu na tam różne czynniki tak zwane miękkie. Czasami się unika mówienia wprost, na przykład nie mówi się problems, tylko issues, nie mówi się drawbacks, tylko areas for improvement i tak. I używa się często takiej waty, natomiast to są dopiero początki i to jest i tak 10% tej waty, której używamy po polsku, ok? Czyli zdarza się to w korporacjach międzynarodowych, zwłaszcza w takich, których kładą nacisk na tą kulturę mówienia i na polityczną poprawność, natomiast nie jest to takie prewalentne, znowu nie umiem mówić po polsku, jak w kulturze polskiej, okay? W polskim bełkocie. Okej, i teraz rozwiązanie tego jest proste. Rozwiązanie to konkrety, 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 fakty, liczby i wytnij watę, okej? Okay? Skupiamy się na konkretach. Dobra. Sprawdzam, jak mi tutaj się nagrywa, czy potrzebujemy, zasłonię okno, będziecie mnie lepiej widzieć, dobra? Zwracam zasłonkę. O, dobra, już nie mamy takiego ostrego światła, będzie mnie lepiej widać. Dobra, wróciłam do Was. Więc konkrety, konkrety, wycinamy watę. Jesteśmy w połowie, ok? Więc już Wam pokazuję gotowce, jak konkrety robić. What did you do in your last job? I wrote SQL code for 5 different programs for our banking clients. My share of code was responsible for parsing the queries submitted through gateways designed by my colleagues. Within 1 year, we completed software taking care of currency exchange for these banks. Ok? Konkrety. Co robiłem? Dla kogo? Dla ilu klientów? Co dokładnie? Którą część kodu robiłem? Co robiła reszta teamu? Konkrety, konkrety, konkrety. Co osiągnąłeś? Konkretnie osiągnięcia. Nie mam bladego pojęcia, czy to ma sens. Jeśli tutaj mamy jakieś SQL-owców oglądających, to przepraszam, bo prawdopodobnie to nie ma najmniejszego sensu, co tutaj napisałam. Ok? Ale widzicie, że mamy konkrety. Gotowiec drugi. What was your biggest failure? Największa porażka. Tutaj Wasz ulubiony przykład z jogurtem, który miałam na poprzednim szkoleniu. Okay? Bardzo Wam się spodobał, więc powtarzam go. That was a delivery for a yogurt company.
I arranged all the details, but I forgot to call the driver of the truck to tell him to be ready. So the truck didn't come, and we lost a shipment of yogurt worth 1,000 zlotys. That taught me that I have my limits, and I have learned to delegate such tasks to my subordinates. Ok, co się stało po kolei, krok po kroku, liczby, fakty, czego cię to nauczyło? Ok, konkret. Dobra, to była piąteczka. Piąteczka, czyli używasz pustych słów i zwrotów.